moi drodzy, kalimera. Muszę was poinformować, że lecę, słuchajcie, na wyspę Samos grecką, czyli miesiąc wcześniej niż w tamtym roku. Turystyka, słuchajcie, wraca do łask. Słuchajcie, jest dobrze. Ja, kochani, was pozdrawiam z hotelu Wilga, tutaj w Pyrzowicach przy lotnisku. Jest to moja taka oaza przed wylotami. Polecam wam hotel, słuchajcie, fajne noclegi, w dobrej cenie. Również możecie tu zostawić auto na parkingu i oczywiście hotel was zawozi na lotnisko i przewozi z lotniska po waszym powrocie z wakacji. Teraz przy okazji pokażę wam troszeczkę parę obrazów związanych z hotelem. Tu między innymi, słuchajcie, zobaczycie zaraz właśnie tak. O, tutaj jest ten parking, w którym stajecie. Tutaj, słuchajcie, o proszę, moja srebrna tutaj szczała. Klasyczny Volvoś Ola sobie stoi. Naprzeciwko mamy napis Hotel Wilga. Tu, kochani, sobie zawsze sobie parkuję. Przeważnie w tym miejscu biorę sobie bagaże i słuchajcie, idę sobie do hotelu i tak o, tu jest, słuchajcie, ta droga, tu jest parking i słuchajcie, fajna sprawa, bo tu sobie bez problemu idziemy do recepcji. Wejście do recepcji jest, słuchajcie, bardzo fajne, proste i wchodząc do recepcji, słuchajcie, zostawiamy sobie bagaż. I na przykład pani Kasia nam tutaj, słuchajcie, ładnie zaraz napisze o karteczkę, że mamy tu autko zostawione lub możemy tutaj nocować. Także tu jest, słuchajcie, recepcja, tu jest wejście na górę do pokoi. I słuchajcie, taka ciekawostka, nawet jak w nocy przylecicie, macie tutaj ekspres z kawą. Pani Kasiu, w jakiej cenie teraz kawa? Słuchajcie, 5 zł, bardzo fajna, dobra kawka, czyli jak chcecie, to sobie nocujcie w hotelu, a jak nie, to się napijcie dobrej kawki za 5 zł i w drogę do domu. Kochani, a teraz sobie pomalutku z recepcji przechodzimy do restauracji. Jest niesamowita, ponieważ powstał w niej nowy ogród zimowy. Także idziemy teraz do recepcji. O, będzie przez chwilę ciemno. Widzicie, Olo, tutaj sobie zrobi wam obkrętkę jeszcze po recepcji. Tak, i idziemy do restauracji. Znaczy, restauracja jest zamknięta, specjalnie tak to zrobiłem, żeby już nie było tutaj ludzi, żeby się nie wystraszyli. O. I słuchajcie, tu jest główna restauracja, bar. Bardzo fajnie. Restauracja jest w klasycznym stylu, czyściutka, elegancka. O, proszę bardzo. Ale coś, co bardzo uwielbiam, to słuchajcie, jest teraz sprzątana, ale rewelacyjna. Pani, to jest właśnie ogród zimowy. Ja tutaj trochę przeszkodzę, przepraszam, że ten, ale zaraz wylatuję, więc chciałem to jeszcze pokazać wszystkim fanom, moim klientom, ten piękny tu ogród. O, tak. I słuchajcie, będziemy szli teraz dalej. O, a teraz wam pokażę wyjście, słuchajcie. Są tu drzwi otwarte? Te? O, dobra. Słuchajcie, teraz wychodzę z ogrodu zimowego. Przepraszam, że tak nabrudziłem. I słuchajcie, i jesteśmy na zewnątrz. Jesteśmy na zewnątrz. I kochani, na zewnątrz mamy przepiękny ogród. I słuchajcie, tutaj możecie tak, i dziećmi sobie się pobawić, i powiedzmy o 12 w nocy jakąś mamy imprezkę zrobić. Możecie sobie po prostu tutaj elegancko odpocząć. Tak wygląda tutaj hotel. Ja teraz obrócę kamerę, słuchajcie, na stronę hotelu. O, proszę. Także ja jak najbardziej wam polecam tutaj obiekt. Słuchajcie, ogród zimowy jest zrobiony niedawno. Proszę, proszę. O, super. I tu mam wejście do ogrodu i pozdrawiam, zapraszam was z tą relacją. Pokażę wam, słuchajcie, zaraz tutaj trasę, jak to jest bliziutko. Słuchajcie, tutaj z hotelu Wilga wyjeżdżamy i jedziemy na lotnisko. Słuchajcie, nawet nie mówię wam, ile czasu jedziemy, bo to jest moment,
Niektórzy nazwą to minutą, niektórzy 5 minut, ale słuchajcie, trasa jest przyjemna. Zobaczcie przy okazji, jak to wygląda. Bo miejscowość ma w sumie jakby nazwę, jaką pani Kasiu? Hotel znajduje się w miejscowości Mierzęcica. Mierzęcica, słuchajcie, bo to tak wy... A tu na przykład na Google'ach mi pokazuje jakąś Nową Sól, czy... Nowa Wieś. Nowa Wieś. Jest miejscowość tuż obok. To tuż obok miejscowość, także... Także globalnie nazywamy to miejsce lotniskiem w Pyrzowicach, słuchajcie, o. Piękna, prosta. Słuchajcie, przed nami. Słuchajcie, lasy dookoła. Bardzo fajnie, słuchajcie, tutaj czasami jak jestem troszkę wcześniej, nieraz to, słuchajcie, wypożyczam sobie rowerek i robię sobie wycieczki rowerowe. Także, kochani, jak lubicie rowery, troszkę złapać oddech przed tym wszystkim wylotem, rozprężyć się, to naprawdę tutaj lotnisko Pyrzowica, hotel Wilga zapewnia Wam niesamowity komfort, relaks i słuchajcie, i już powiem krótko, urlop. Można powiedzieć, że ja już przed tym wyjazdem czuję się jak na urlopie, ponieważ byłem dzień wcześniej, więc kochani, nie stresowałem się, czy będą korki na autostradzie, czy samochód mi nawali, czy tego typu problemy w głowie będę miał, więc wyruszyłem sobie wcześniej. Nocleki są w fajnych cenach teraz, tutaj naprawdę parkingi też. I piękna okolica, też jest, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, bo jest taka wieża widokowa tutaj w Katowicach, Pyrzowicach. Dwie. Dwie, przepraszam, o. Także miłośnicy ptaków, samolotów mogą sobie zdjęcia porobić. No i co, kochani? No i dojeżdżamy teraz, o, zobaczcie, do takiego słynnego ronda. No i zaraz lekko omijamy rondo, słuchajcie. O, tutaj pani lecą na wszystkie torby, ale słuchajcie, fajnie. Jest moc. No widzicie, to busiki. Też różne jeżdżą, że autobusiki, życie wraca. Tu cargo się bardzo fajnie Katowice rozwija. Samolotów stoi już dość dużo. Dzisiaj dużo fajnych spotkań w hotelu. Między innymi spotkałem taką Kaję, słuchajcie, stewardesa, która będzie w Blue Panoramie latała. No i to jest ta ostatnia prosta, słuchajcie, do lotniska. Ja Wam przy okazji polecam hotel Wilga, bo i parking od nich, ponieważ słuchajcie, no jest super, bo przewożą Was za wożem, a tak, słuchajcie, czasami staniecie na lotnisku, na parkingu i co, kochani, no i trzeba iść jakiś kawał drogi z tymi bagażami, a tutaj, słuchajcie, pani Kasia, czy inny menadżer, czy ktoś tutaj z hotelu, z obsługi mnie przywozi, słuchajcie, pod samą bramę hotelową, terminalu, słuchajcie, ja już z tym hotelem. Także zobaczcie, jesteśmy już, kochani, tutaj, o, na bramkach. Proszę, słuchajcie. Spokojnie ten. Także jak widzicie, nie wiem, ile upłynęło, no 2 minuty, 3. Także to jest moment i kochani, witamy w Katowice Airport. Moje ulubione lotnisko w Polsce, muszę powiedzieć, z lokalnych lotnisk. O. I kochani, proszę. Wy byście musieli z tym bagażami gdzieś chodzić, nie wiadomo gdzie, a ja tu proszę bardzo, zobaczcie. Proszę, o. Ja tu sobie staję elegancko przed terminalem A i słuchajcie, wysiadam. O, wysiadam. Jestem tutaj, słuchajcie, na lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach. Ubieram maseczkę elegancko. I kochani, co? Do następnego ujęcia i razu. Może na samo z tym razem. Pa.